wymieniłaś rzeczy, które lubisz robić, a wielu artystów na przykład nie lubi udzielać wywiadów. Jak ty wspominasz swoje pierwsze wywiady, to chyba było na ramówce TVP, gdzie każdy chciał z tobą porozmawiać. Jak ci się wtedy czułaś? Trochę się bałam. Pamiętasz w ogóle to? Tak, chyba pamiętam, no. Trochę się bałam. Właśnie takim zielonym strojem. Tak, wiem. Trochę się bałam, bo na początku moje wywiady nie szły za dobrze. Moje odpowiedzi nie były takie spoko. W sensie nie mogłam... Nie miałam w ogóle tego polskiego jeszcze tak dobrze. Brakowało mi bardzo dużo słów w swoich wypowiedziach. Ale teraz już jest jakby lepiej. Jakby idzie mi to po prostu szybciej. Wtedy miałam takie, że potrzebuję jakby kilka minut, żeby się zastanowić nad jednym pytaniem. Teraz relam może powiedzieć. A jakie najdziwniejsze pytanie miałaś podczas wywiadu? No tak jakby pewnie pytania o chłopaka nie są dziwne, są normalne, ale czy zdarzyło się jakieś takie, które cię zaskoczyło? Jaka jest twoja średnia na koniec roku? Nie. Było kilka takich pytań, ale nie pamiętam, które. Pamiętam, że miałam jakiś wywiad i nawet miałam takie, że XD, takie fest XD, ale nie pamiętam, jakie to było pytanie. Nie pamiętam, ale miałam takie, okej, coś jakieś było, ale zawsze padną jakieś pytania. Z tobą jest zawsze spoko, jeszcze nie miałam takiego pytania. Było XD, no i nie, ale było takie pytanie kiedyś, że miałam takie... Ale myślisz, że dotyczyło muzyki? Dotyczyło muzyki, nie, to czy... Nie, było coś o jakiś, nie wiem, spinach czy coś. Nie wiem, coś takiego. O czym? Spinach, nie wiem, czy że z kimś coś tam. Wiem, coś takiego było, to was kind of like... Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Dobra, a jakie pytanie w wywiadach najbardziej cię teraz nudzi? A czy miałeś tak, że w pewnym momencie pytanie o Roxy było dla ciebie nudne? Znaczy wiesz, bo ono się często powtarzało, nie? I każdy się cię pytał, jak tam z Roxy, jak tam z Roxy, gdzie już wcześniej odpowiadałeś na to. Pytanie mimo jest spoko, ja odpowiadam tak jak jest. Hmm? Więc jakby, no jeżeli ktoś chce mieć odpowiedź na to pytanie, to po prostu odpowiem. Jak z Roxy? No spoko, jakby widziałam, że coś nowego nadchodzi, więc jestem podekscytowana.